Niespełna 4 miesiące temu na placu parkingowym w Jankach koło Warszawy rozpoczęły się pierwsze prace nad budową domu modelowego. Od tamtej pory udało nam się nieco zmienić krajobraz u zbiegu Alei Krakowskiej i ulicy Mszczonowskiej. Efektem naszych działań jest już końcowy etap, na którym dziś się znajdujemy. Wykańczanie budynku i aranżacja wnętrz. Podobnie jak wcześniejsze etapy, także i ten prezentujemy w naszej wideoencyklopedii budowy. Na jakiej tematyce skupiamy dziś uwagę? Zobaczmy. Dzięki dzisiejszym pracom będziemy mogli przejść na wyższy poziom, dosłownie i w przenośni. Zajmujemy się bowiem schodami wewnętrznymi. Z funkcją praktyczną schodów coraz silniej zaczyna konkurować funkcja dekoracyjna. Często to ona tak naprawdę ostatecznie decyduje o schodach, jakie montujemy w domach. Wprost proporcjonalnie do tej tendencji poszerza się oferta, wzornictwo, kolorystyka i materiały, z których mogą być wykonane schody. W doborze schodów do wnętrz domu modelowego z pomocą przyszła nam firma Rintal. Zdaliśmy się na ich doświadczenie i fachową wiedzę, nie tylko w kwestiach aranżacji, ale także w tych związanych z montażem i doradztwem technicznym. W efekcie powstał zaadoptowany na potrzeby domu modelowego projekt schodów Knockwood. Zanim przyjrzymy im się dokładniej, zobaczmy, przed jakimi decyzjami staje inwestor, wybierając schody do swojego domu. Przede wszystkim musi zdecydować o materiale, kształcie i konstrukcji schodów. Jeśli chodzi o materiał, inwestor ma do dyspozycji drewno, stal lub schody żelbetowe. W kwestii kształtu inwestor może zdecydować się na schody spiralne, schody zabiegowe, czyli z zakrętem, schody jedno-, dwu- lub trójbiegowe, często ze spocznikiem. Dodajmy jeszcze podział na schody pełne i ażurowe. W przypadku schodów drewnianych powinien zdecydować także o konstrukcji modułowej, wspornikowej, policzkowej czy dywanowej. Oczywiście w sporej części wybór schodów uwarunkowany jest przestrzenią, jaką dysponujemy. Inwestor musi także rozważyć, czy kupić gotowe schody, czy też zamówić je w firmie lub u stolarza wraz z usługą montażu. A na jakim etapie budowy najlepiej zająć się wykonaniem schodów? Jeśli decydujemy się na schody żelbetowe, to do ich wykonania powinniśmy być gotowi już na etapie, gdy dom jest jeszcze w stanie surowym. Po całkowitym zakończeniu prac budowlanych pozostanie nam jedynie ich wykończenie. Schody drewniane lub stalowe montujemy po zakończeniu prac tynkarskich wewnątrz budynku oraz po wykonaniu wylewki betonowej. Musimy też wiedzieć, czym będzie wykończona podłoga. Ważne, aby budynek był już wyposażony w system ogrzewania. Przyjrzyjmy się teraz bliżej naszym schodom. Montowane w domu modelowym schody zabiegowe Knockwood to schody o konstrukcji modułowej. Oznacza to, że składają się z pojedynczych modułów, czyli stopni połączonych ze wspornikami. Moduły montowane są do ścian lub, jeśli schody są kręte, do słupów. Schody Knockwood zostały zaprojektowane i zamontowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Warto, aby każdy inwestor znał te podstawy. Szerokość stopnia powinna wynosić minimum 80 cm, idealnie jeśli stopień ma metr długości. Taki wymiar gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo. Analogicznie szerokość wygodnego biegu to 90-100 cm. Pamiętajmy, że po schodach z pewnością będziemy wnosić duże przedmioty. W jednym biegu nie powinno umieszczać się więcej niż 17 stopni. Optymalna wysokość stopnia wynosi 17-18 cm. Z kolei jego szerokość powinna mieścić się między 25 a 32 cm. Ważne, aby wysokość i szerokość wszystkich stopni w schodach była jednakowa. Dla wygody użytkowania schodów kąt ich nachylenia nie powinien być większy niż 30 stopni. Modułowa konstrukcja schodów Knockwood daje szerokie możliwości zarówno usytuowania, jak i zaprojektowania kształtów. Ponadto czas potrzebny na ich zamontowanie jest znacznie krótszy niż w przypadku tradycyjnej konstrukcji schodów, a sam proces sporo łatwiejszy. Schody Knockwood wykonane są z odpowiednio przygotowanego i dobranego drewna bukowego. Jest to drewno twarde i wytrzymałe, a zarazem giętkie i elastyczne. To niezbędne właściwości w przypadku takich konstrukcji jak schody wewnętrzne. Obok swoich konstrukcyjnych zalet drewno bukowe posiada jeszcze jedną cechę. Dzięki niemu schody Knockwood pięknie się prezentują i dodają wnętrzu niepowtarzalnego charakteru. Jasne drewno w połączeniu z ażurową konstrukcją schodów nadaje przestrzeni lekkości i elegancji. Poręcz, zamontowane na wspornikach oświetlenie oraz prosta forma schodów idealnie komponują się z nowoczesnym wystrojem wnętrz.
Podsumujmy, co zyskaliśmy dzięki montażowi schodów Nogwood. Modułowa konstrukcja schodów pozwoliła na dostosowanie kształtu i usytuowanie schodów idealnie do potrzeb domu modelowego. Montaż schodów modułowych jest stosunkowo krótszy i prostszy w porównaniu z montażem innych typów schodów. Schody dzięki zastosowaniu wysokiej jakości drewna bukowego są trwałe i solidne. Będą nam służyć przez lata. Zarówno materiał, z którego wykonano schody, ich forma, jak i wykończenie sprawiają, że są one ozdobą domu modelowego, nadając mu indywidualny charakter. Funkcjonalność schodów Nogwood oraz gwarancja ich długiej żywotności to kwestia projektu schodów, opracowanego przez fachowców Rintal oraz profesjonalnie przeprowadzonego montażu. To już wszystko, jeśli chodzi o nasze wskazówki dotyczące schodów wewnętrznych. Kolejna porcja porad związanych z budową wymarzonego domu już w kolejnym odcinku. Zapraszamy! Tymczasem zachęcamy do odwiedzenia naszych stron dommodelowy.pl oraz profil akcji na Facebooku.